Witam Was smacznie w magdalenkowych frykasach, kochane kuchareczki i kochani kucharzykowie. Dzisiaj zaproszę Was na bardzo prosty deser, przekąskę, śniadanie, jakkolwiek to nazwać. Będą to bułki drożdżowe z bardzo dużą ilością dżemu. Ja dzisiaj wykorzystam dżemy własnej roboty, dżem wiśniowy i dżem z aronii, z ogródka mojej mamy. To jest taki dżem aroniowo-jabłkowy. I będę robiła z tego bułeczki. Bułeczki będą drożdżowe. Słuchajcie, te bułeczki wyszło mi około 20 sztuk i w 2 godziny nie było ani jednej, więc myślę, że były smakowite. Myślę, że bardzo fajnie się nadają do szkoły na drugie śniadanie. Bardzo fajnie nadają się w ogóle na śniadanie takie sobotnio-niedzielne przy kawce, herbatce dla rodziny. No i cóż, nie będę więcej gadać, po prostu bardzo serdecznie Was zapraszam do przygotowania razem ze mną tych naprawdę pysznych, słodkościowych, drożdżowych bułeczek. Do roboty! W miseczce mam 10 deko drożdży i dodaję łyżkę cukru i letnie mleko. Tego mleka jedna szklanka. I całość muszę bardzo dokładnie wymieszać, tak żeby drożdże się rozpuściły. Rozpuszczone drożdże odstawiam w ciepłe miejsce i niech rosną i pracują. Do miski wbijam 3 całe jajka. Pół szklanki albo 3/4, to zależy jakie słodkie rzeczy lubicie, cukru. I do tego dodaję olejek waniliowy. Oczywiście jeżeli lubicie, możecie dać inny zapach. Ja lubię waniliowy. Szczyptę soli i to wszystko muszę wymieszać na taką puszystą, jednolitą, prawie białą masę. Gotowe, a ja się zagapiłam. I zobaczcie, jak pięknie mi w tym czasie urosły i wykipiały drożdże. Wrzucam do moich jajek z cukrem i cały czas mieszam. Mieszając będę dodawała 250 g roztopionego masła i kilogram mąki tortowej. Ja tę mąkę już mam przesianą. Proszę pamiętać, że mąkę przesiewamy po to, żeby ciasto było bardziej delikatne, puszyste, napowietrzone. Wygląda na to, że moje ciasto jest pięknie wyrobione dzięki mojemu panu robotu, a wiem, że jest wyrobione dobrze. Bo proszę zobaczyć, odpada od miski i miska jest prawie czysta, ale ja jeszcze, jak mnie znacie, wiecie, że lubię jeszcze trochę pomęczyć i pomolestować to ciasto. I zobaczcie, to ciasto jest takie, że jak rzucę czy rozwałkuję, cokolwiek z nim zrobię, to ono się nie przyczepia do blatu. Piękne ciasto. No i teraz zabieramy się za formowanie bułeczek. Podzielę to ciasto na 2 części i jak zwykle najłatwiej mi będzie formować bułeczki z takiego wała. I teraz odkrawam. Oczywiście te kawałki powinny być takie, jakiej wielkości chcecie, żeby bułeczki były. I teraz coś, co ja bardzo lubię, wyciąganie własnych zapraw. Tu mam wiśnie, a tu mam aronię z jabłkiem. Aronia z ogródka mojej mamy. I teraz będę te bułeczki faszerować dżemami. Najpierw zacznę od wiśni. Teraz muszę to tak zagnieść i zamknąć, żeby mi się w trakcie pieczenia nie rozwaliło. I proponuję, żeby tu miejsce łączenia było na dole, pod spodem. I tak muszę się uporać ze wszystkimi moimi bułeczkami. Wyszło mi 9 takich bułeczek. Mam tutaj rozkłócone jajko i tym rozbełtanym jajkiem smaruję bułeczki, żeby były ładne i rumiane. I włączam piekarnik na 190 stopni.
piekarnik się będzie nagrzewał, a moje bułeczki będą sobie rosły. Przykryję i odstawię. I bułeczki z aronią już też są ulepione. Smaruję je również jajkiem rozbełtanym. Mi wyszło trochę więcej bułeczek. Ale to oczywiście zależy od wielkości. Im mniejsze, tym więcej ich będzie. Ja tutaj dałam bardzo dużo owoców do środka. Ale żeby odróżnić wiśnie od aronii, to ja jeszcze pozwolę sobie posypać troszeczkę cukru. Tak dla urozmaicenia, niezbyt dużo. Teraz te z wiśniami już są urośnięte, piekarnik jest nagrzany, wkładam na jakieś 30 minut do piekarnika. Proszę pamiętać o teście suchego patyczka, piekarnik piekarnikowi nierówny, 190 stopni i zobaczymy, co będzie dalej. Smacznego!